Takiej obstawy Spodek nie miał już dawno. Pojawiło się tam dziś przed południem 85 radiowozów. Trafią do komend w całym województwie. Nowe auta to hybrydowe Toyoty Corolle o mocy 140 koni mechanicznych. Wartość jednego takiego pojazdu to około 152 tysięcy złotych. To dosyć szybkie pojazdy, przyspieszają w około 9 sekund do setki. Oczywiście nie są to pojazdy sportowe do ścigania, ale do codziennej służby, właśnie tej służby patrolowej, do służby funkcjonariuszy ruchu drogowego. Śląski garnizon policji posiada obecnie 2000 radiowozów, które są eksploatowane każdego dnia, a każdego roku ze służby wycofywane jest ponad 120 pojazdów. Dlatego aż 24 komendy miejskie zostały wsparte nowymi samochodami. To jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa komfortu pracy funkcjonariuszy, ale także poprawa stanu środowiska. Dlatego, że nowe samochody to są samochody hybrydowe, które będą zastępowały wysłużone samochody z silnikiem diesla. W zakupie nowych policyjnych samochodów pomogło wspólnie kilka instytucji. Oprócz policji pieniądze wyłożył również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój udział w ich kupnie mają także poszczególne śląskie samorządy, w jednostkach policji, których będą one wykorzystywane. Najważniejsze jest działanie prośrodowiskowe, a właśnie przy wymianie tych samochodów spalinowych na te bardziej ekologiczne, połączenie tutaj z hybrydą daje taki efekt, z czego się bardzo cieszymy i będziemy w następnych latach starali się w miarę naszych możliwości oczywiście wspierać w dofinansowaniu. Nowych radiowozów na terenie województwa będzie jeszcze więcej. Śląska Policja w najbliższych latach planuje kolejny zakup kilkudziesięciu nowoczesnych pojazdów.